pierwiastek z 3x plus 4y, wszystko w nawiasie do potęgi trzeciej, współczynnik przy iloczynie x, y kwadrat jest równy. Aby rozwiązać ów przykład, powinniśmy na początku cofnąć się do wzoru skróconego mnożenia, a dokładnie mówiąc do wzoru na sześcian sumy. Jeżeli rozpiszemy sobie ten wzór, to otrzymujemy a plus b do potęgi trzeciej równa się a do potęgi trzeciej plus 3a kwadrat b plus 3ab kwadrat plus b do potęgi trzeciej. Ja tutaj specjalnie zaznaczyłem trzeci wyraz rozpisanego wzoru skróconego mnożenia na sześcian, z uwagi na to, że ten czynnik będzie nas tutaj bardzo interesował. W kontekście oczywiście polecenia mamy policzyć współczynnik liczbowy przy x, y kwadrat. No i teraz, jeżeli rozpiszemy sobie ten ów czynnik, o którym tutaj wspomniałem, to otrzymujemy następujący zapis. 3 razy pierwszy element wzoru, czyli 2 pierwiastek z 3x. Tutaj proszę zauważyć, że x jest poza pierwiastkiem. No i oczywiście razy 4y, ale ten drugi czynnik naszego wzoru skróconego mnożenia podnosimy do kwadratu. Dlatego też otrzymałem następujący zapis w dalszej części, mianowicie 3 razy 2 pierwiastki z 3 razy 16. Tutaj pominąłem y kwadrat, no z uwagi na to, że interesuje nas czynnik liczbowy, tak? No i teraz, gdy przemnożymy to sobie, 3 razy 2 razy 16 otrzymujemy oczywiście 96. Nie zapominamy oczywiście o pierwiastku z 3. No i taką odpowiedź mamy pod punkcie C. Dlatego też tą odpowiedzią kończymy rozwiązanie tego przykładu pierwszego.